twardą psychę ma, bo jako, nie tak, ja mu nie odpuszczam, napierdzielam go tą prawą ręką, bo to druga w zasadach, w których oni walczą, jedna jest tylko ręka. Nathan, no jestem też mniejszy, właśnie może wzrostem, może dlatego też go tak to nie przeraża. Zobaczycie, że poprawię go w 2 tygodnie, że nie będzie klepał w pierwszych sekundach ani leżał. Ja mam! Alan, ale ciebie nie słychać. Alan też by chciał wywiad po prostu i dlatego zaczepia. Tak, tak, on tak nagle... To nasz Tomaszkowi ze zdrości, tak. Musisz głośniej powiedzieć, bo nie słyszał. Nie, już nie będę go tam zaczepiał. Niech sobie myśli, że jest taki fajny. Dobra, Tomek, powiedz mi, jak ci się podobał film, bo jesteśmy po premierze Dziewczyna Influencera. Śmiałem się tak w myślach, kiedy oglądałem ten film, że wszystkie tam postacie, które były, które grały, miały więcej followersów ode mnie. Więc sobie myślę, że to nie jest o mnie, więc mnie to nie dotyczy, nie? Więc we mnie to nie uderza, więc w takim razie spokojnie. Ja cię naradzam, będę. Cwaniaczku, to jeden. Ty, cwaniaczku, to jeden. Dobra. O, to kolega, zadymek chce ten tekst, nie. A, tak, za bardzo wziąłem sobie ten film do serca, Alan. Ale widzę, lekcję z niego wyciągłeś. No i tak właśnie śmiałem się, że mnie nie dotyczy, ale. No, zachowania, które najbardziej są pokazane, to są takie, które gdzieś tam musimy, gdzieś tam też w jakiś sposób, będąc w tym świecie, jakby naśladować, promować, nie wiem, czy po prostu to robimy to po prostu. Tyle, że właśnie dlatego mnie też jakoś tam nie uderzało, że to nie czasami był w szyderczy sposób pokazany, ponieważ tak świat idzie z duchem czasu, idzie świat właśnie ta doba internetu, tak idziemy w to. Więc tak wygląda współczesna praca, jakby nie było, jakby to nie wyglądało dla starszych pokoleń czy dla innych osób, to mimo wszystko trzeba na to tak patrzeć, że to jest współczesny rodzaj zarobku, a nie jest grzechem człowieka, że chce mieć w życiu najlepiej dla siebie, jak najwygodniej i że to robi, nie? A powiedz mi, bo mówisz o tym, że jakby zaobserwowałeś, że tak teraz ten świat idzie w tą stronę, ale powiedziałbyś, znasz kogoś, kto właśnie takie podobne zachowania przejawia, jak na przykład główni bohaterowie filmu? No myślę, że jestem we Freak Fightach, tak? W takim razie jestem w świecie fejmu, więc mógłbym tutaj nawet z otoczenia tego tutaj fejmowego rzucać, ale no może nie chcę. Ale nie, Tomek, patrz, bo chodzi mi o to, że w tym filmie no, jasno zostało pokazane, że jednak ceną followersów, akurat w tym filmie, że ceną followersów... ostatnie sceny, gdzie tak. Faktycznie tam było, że ta dziewczyna wystawiła koleżankę, czy jakby ją sprzedała, to nie. Aż tak grubo to... Nie, nigdy z nikim nie miałem, ani żadnym znajomym takiej sytuacji nie miał, że ktoś go tylko dla zasięgów, tak, tylko dla pieniędzy ktoś kogoś tam w interesach, ale to się zdarzało, słyszałem na mieście wśród swoich znajomych, lecz wśród tak, żeby tylko dla zasięgów, to nie. Okay. Może takie specjalnie może nadwymiar to było przekolorowane, ale mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, jak zacznie się tak dać. No ale to jest realne zagrożenie w takim razie, nie? No oczywiście, że tak. No dlatego ten film jak się... Jak temu zapobiec według ciebie? To z takim wewnętrznym kompasem czynić, to musi się po prostu współgrać. Jeżeli ktoś będzie czuł, że to jest wbrew niemu, to po prostu tego nie będzie robił. A jak będą ludzie, którzy nie będą mieli oporów, zahamowań i będzie to im wisiało, to zrobią to i nawet nie będzie to ich bolało w żaden sposób, a może nawet trochę ich nawet na początku będzie to bolało, a potem już się przyzwyczajam na tyle do tego, że nie będzie to spływało po nich, no to mi się wydaje, że nie unikniemy. Będą tacy ludzie, będą tacy, nie? Ktoś przekroczy te granice i pójdzie pewnie wyżej, ktoś tej granicy nie przekroczy i tak ten chłopak w tym filmie w pewnym momencie już zaczął odpuszczać, przestało go to kręcić, już nie potrafił zestawić swojej byłej ex oraz tej obecnej dziewczyny na przykład na walce, bo już nie potrafił przeskoczyć powiedzmy pewnych właśnie tutaj wartości, czy nie wiem jak to nazwać, no już on zastopował się, on się spotkał ze ścianą, nie? A ktoś tej ściany nie będzie miał po prostu.
A jakie byś takie trzy najważniejsze rzeczy, które wyciągnąłeś właśnie po tym filmie? Jakieś takie przemyślenia twoje? Trzy najważniejsze rzeczy? Znaczy, ja, no właśnie, na szczęście, ja się śmieję, że mnie to nie dotyczy, bo nie, ja jestem fajterem i ja bardziej się na tym jakby wypromowałem po prostu jako zawodnik sztuk walki. Nie tak jak tutaj większość osób tu oglądających ze mną z federacji, będących na miejscu, bo ja inno fajtera nie widziałem, znaczy nie chcę go obrażać inaczej. I nie wypromowali się właśnie wychodząc z talk show, jak tam telewizyjnych programów. Or Social na przykład. Tak, telewizyjnych programów, czy właśnie z TikToka, czy Instagrama. Ja właśnie wypromowałem się... Na Gromdzie chyba, co? Tak, walkami na gołe pięści, dokładnie, jako sportowiec. Więc troszkę inną drogę przeszedłem, więc mnie też tak, dlatego może tak nie rusza. Ale na pewno, no... Myślę, że nie przekroczyłbym paru tutaj barier, które zostały przekroczone, bo właśnie to by się ze mną kłóciło, lecz ja zawsze mówię, nie mówię tak, nie mówię nie, bo nikt nie wie, co los przyniesie, a nie wiem jeszcze, jakie propozycje, kiedy padną, za jakie pieniądze, no sorry, nie chcę brzmieć jak sprzedajne G, ale no w pewnym momencie coś, co na przykład 10 lat temu wydawało się, że jakby ktoś tak się zachował, albo coś powiedział w internecie, to by go wszyscy zrównali z ziemią, a minęło 10 lat i teraz ta osoba na przykład jest według wszystkich nawet pokorna i nawet tak to poszło do przodu. W takim razie za 10 lat coś, co mi się wydaje, że nie zrobię, to już będzie to takie błahe, że to zrobię, no bo i tak każdy powie, to i tak nic takiego, nie? I nie odpierają bardziej. Co było w tym filmie takiego, co uderzyło ci najbardziej? Najmocniejsza scena? Najmocniejsza scena... No, mnie to nie dotyczy chyba, no ale w tym momencie, jak te dziewczyny już do przekroczyły pewnego rodzaju tą barierę, że już ci zmusić chcieli do przespania się, nie? Że on chciał zgwałcić ten Rusek tam, no kurde, jeżeli tak faktycznie jest lub będzie, to już jest za grube, nie? To już jest kuźwa za grube, bo gdzieś tam mówi się niby, nigdy nie słyszałem, ani żadna dziewczyna mi to nie powiedziała wprost, jakaś znajoma, ale słyszało się niby, że dla zrobienia kariery jakieś dziewczyny idą do łóżka, no ale gdzieś tam mimo wszystko słyszałem, że chcą zrobić karierę, idą do łóżka, że chcą, a tutaj to już poszło na tak na grubo, że on już ją zaczął pobił, że zaczął ją bić i szarpać i ją chciał. To już by było za maksa dla mnie hardkorowe, na przykład jeżeli jako facet bym się stawić z tej strony, że byłbym tym Ruskiem, to nie, no nie, grubo za nie, po prostu nie, to już by było na maks. To jest oczywiste, no to jest przestępstwo, nie, jakby. Tak, no właśnie, ale to nie wiadomo ile może być takich sytuacji, a może nawet było, nie? Tak, i to jest przykre, jeżeli coś takiego się dzieje albo wydarzyło, tak? No to jest dramatyczne. No nie, to jest za grube, nie? To jest za grube, ale może dla mnie tylko, może według mojej moralności. Nie, no dla mnie też. Ale nie, w sensie, że ktoś może oglądać i powiedzieć, tam nie takie rzeczy się robiło, nie? Wiesz o co chodzi, że to znowu jest tylko, że 90% ludzi powie tak, a 10% powie, nie? Czyli Tomek, sugerujesz, że 10% może powiedzieć, by się dla kariery. To nie, że nawet gorzej, że to przymusiło kogoś, ale to tak ja powiedziałem, tak rzuciłem liczbą, tak po prostu rzuciłem tak liczbą, nie? Dobrze, to nie żartuję, jakaś statystyka przede mnie wyprowadzana, wyliczana, tylko po prostu chodziło mi o zaznaczenie tego, że tak może, no nie, że to może mieć miejsce po prostu, nie? Dobrze, miejmy nadzieję, że takie rzeczy się nie dzieją, nie popieramy tego. Tomek, nie popieram. No. Ja też nie, absolutnie. Dobrze, przejdźmy teraz do Wojtka Goli, który pojawił się na chwilę w filmie. Jak oceniasz jego występ? Nie. Dlaczego? Tylko nie. Ogólnie nie chcę, bo ja nie chcę mówić. Co bym nie powiedział, to potem nie chcę, żeby było wyciągane. Nie, wszystko okej, dobra. Ale no to dobrze było chyba, nie? No mówisz wszystko okej, nie, i tyle. A co byś chciał powiedzieć? Chciałeś skrytykować? Nie, po prostu wiesz...
Tyle po prostu. Nie chcę, nie żeby coś, po prostu nie wyciągajcie, żeby coś było nie tak, nie? Wszystko okej, okay, ale ten. A to, co zostało pokazane, jeżeli chodzi o na przykład trening podczas... Tej dziewczyny, co tam chciała tak cały czas trenować, ten chłopak nie chciał, to tak jak pamiętam, mój trener, który mnie przygotowuje motorycznie, zawsze z nim rozmawiałem jeszcze, jak nie miałem kobiety, żony, w ogóle kobiety, potem mam żoną, ale o co chodzi, rozmawiałem z nim właśnie o tych partnerkach i mówię mu właśnie, że może znajdę kogoś, kto też będzie miał jakąś wspólną pasję, sport albo coś takiego. I on mówi, nie, z normalną, bo normalną dziewczynę chcę znaleźć. W sensie, nie mówię, że ktoś trenuje jest normalny, tylko chodzi o to bardziej, że ja lubię coś pizzę, ale pić alkoholu, ja lubię właśnie, czasami po prostu nic nie robić, tak? A chociaż mimo tego jest mało tego czasu, ale lubię tak. A tu właśnie jest ta dziewczyna zestawiona właśnie z tym chłopakiem, który ten chłopak jest tak takim mną właśnie, a ona, wstajmy, nagrywajmy, wstajmy, trenujmy, wstajmy, wakacje, ale codziennie musi mieć jeden trening rano, jeden wieczorem, a czasami ja też chcę pojechać na wakacje, właśnie totalnie nic nie robić, zrelaksować się, napić się piwka właśnie, czy w ogóle po prostu odpocząć, gdzie będzie to piwko, a tutaj właśnie by było takie ciągle, trzymaj dietę, ale jestem po walce, nie muszę trzymać diety. Nie, potem musisz dużo zbijać. Jest tylko zdrowe jedzenie, nie jest pizzy. Jedziemy tylko, zamówiłam tylko sałatki, nie? No wiadomo, nie? W takim razie tego nie. Tomuś, tak, ale ja pytam o to, czy trening, no, który został pokazany, jak przygotowywał się ten bohater do walki, to faktycznie tak to wygląda, przygotowanie? Tam parę fragmentów było takich. Aha, a to nie, no to wiesz, to tam, kurde, techniki nie będę tego oceniał, no bił w powietrze, ale nie ukrywam, że ja tak mówię jako zawodowiec, a pamiętajmy, że wiele osób, które przychodzi do Free Fightów, też trenowałem takie, tak właśnie biją. No ale to, przepraszam, to trzeba lat, więc w takim razie nie śmieję się może z tego jego techniki, bo to nie jest zawodowcem. Chodzi mi bardziej o to, że właśnie w tych scenach zostały pokazane, to no może nawet idealnie zostały pokazane, że ktoś nic nie umie, a wchodzi i musi walczyć i to wszystko wygląda dla mnie zawodowca, no wiemy jak, nie? Że pokracznie, nie? No. To już odbijając od tematu filmu, czy ty trenowałeś z Marconiem ostatnio? No ja go przygotowuję do walki przecież, do samego końca. No więc właśnie. Tak. Twardą psychę ma, bo jako... Tak? Nie, tak. Ja mu nie odpuszczam, napierdzielam go tą prawą ręką, bo to grało w zasadach, w których oni walczą, jedna jest tylko ręka. Nathan, jestem też mniejszy, właśnie może wzrostem, może dlatego też go tak to nie przeraża. Piotrek też jest z mojego wzrostu, więc jeszcze liga, więc idealnie ja pasuję mu jako sparring partner. Przepraszam, no technicznie. Ale ty jesteś szuplejszy chyba, nie? No ale to dzięki temu jeszcze szybciej bije i bardziej technicznie, więc może jak Nathan nauczy się z takim technicznym bardziej zawodnikiem, chociaż to trochę bardziej specjalnie okrężnie trochę bije, tak właśnie, żeby zaimitować trochę zawodnika troszkę większej masy, bardziej zbudowanego, czyli bardziej obszerne te czasy, które rzucam, ale tak mi się wydaje, że mniej niż Piotrek nawet, czyli tak trochę, żeby właśnie bardziej na to wytrenować. Jak będzie, to będzie. No pamiętajmy, że tylko 2,5 tygodnia mamy treningów, to jest bardzo mało, ale i tak zobaczycie, że poprawię go w 2 tygodnie, że nie będzie klepał w pierwszych sekundach ani leżał. Czyli obiecujesz, że jak Nathan wejdzie, to nie będzie takiej sytuacji jak z Denisem. Obiecuję. Teraz go Tomek Gromadzki nastawia psychicznie, fizycznie. I zrobi wszystko, jak ja mu stanę do rodziku, to powiem mu tak, na wojnie było, że jak cofniesz się, to ogień zaporowy, to musisz się ze mną tak, albo wchodzisz tam, bijesz się z nimi, wychodzisz zwycięski, albo w ogóle po prostu po dobrej walce, a jak się poddasz, to ja stoję przy wyjściu. Właśnie o to chciałam zapytać. Ja stoję przy wyjściu i wtedy czekacie fight ze mną, nie? Czyli mówisz, że jeżeli Nathan wycofa się z walki albo się podda, to ty... Nie, no to ma ścianę, ledwo wyjdzie, to już ma bęcki przecież, nie? Bo ja jako trener będę, że jestem słabym trenerem, a na to nie mogę pozwolić ja. No właśnie. Dobrze, więc czekamy na tą walkę. Tak, ja też czekam. Oby było jak najlepiej. Będzie dobrze. I żebyś był zadowolony ze swojego podładnego. Podopiecznego, wie? Podopiecznego. Podładny to jest na dworze, w zamku albo wiesz, cofnęłaś nas do czasów niewolnictwa, czy tam, nie wiem, średniowiecza, kończymy. Wiesz, okay. O co chodziło, podopiecznego. Ja myślę, że każdy wiedział, ale wiesz, dobrze to zabrzmiało od swoich ust. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki, Piona, dzięki.